Może rozejrzyjmy się dookoła. Co tu jest? Hej, 459. Do zobaczenia. Rezerwat Jezioro Długie. Rezerwat Jezioro Długie to właściwie kilka jezior. O, jest Długie, jest Harcerskie, jest Baltyn, jest Czarne. Czarne podobnie jak to koło Ostródy i tak samo pozostałe te jeziora, Długie i Harcerskie i Baltyn, są siedliskiem dla prehistorycznej roślinki poryblin jeziorny. Poryblin jeziorny to taka prehistoryczna roślinka widłakowata, która charakterystyczna jest może bardziej dla Syberii, dla północnej Europy, a w Polsce w bardzo nielicznych stanowiskach występuje. No i stąd ta ochrona tych jezior w warmińsko-mazurskim. Rośnie on sobie do głębokości 1,5 metra, taka roślinka 30-40 centymetrów, także dzisiaj nie bardzo do zobaczenia. Ale te jeziora, gdzie występuje poryblin, charakteryzują się tym, że są bardzo ubogie składniki odżywcze. No i w związku z tym przejrzystość wody jest całkiem fajna. Gdyby zanurkować gdzieś kilka metrów od brzegu, prawdopodobnie ten poryblin byłby bardzo fajnie widoczny. Rezerwat Jezioro Długie znajduje się na północ od Taborza, od rezerwatu Sosny Taborskie. Niedaleko od, też od tego rezerwatu, wyspa Lipowa. Tam dział archiwizacji popełnił skuchę z odliczaniem. Tutaj jest korekta 459. Do zobaczenia. Mnie przyprowadził tutaj niebieski szlak rowerowy i on gdzieś jedzie dalej. Prawdopodobnie otacza ten rezerwat Jezioro Długie. Być może jest też gdzieś w pobliżu tych pozostałych jezior. To jeszcze do sprawdzenia. Szukamy poryblina. No dobra, przepięknie się robi. Przepięknie jest. To tyle.